No siema moi drodzy, z tej strony Kelo4 i witam was w kolejnym odcinku z gry Spyro. Na ten moment, jak sami wiecie, mamy styczniową stówę, zostało już tak naprawdę niewiele dni, więc was nie będę przynudzał. Mamy 90 subskrypcji, brakuje nam jeszcze tak naprawdę 10 subów. No i co, dziękuję także nowemu, niestety znowu niewidzialnemu subskrybentowi, bo znowu mi nie wyświetla YouTube. No a my lecimy dalej z przygodą z naszym smoczkiem, nie? Z tego co pamiętam, ostatnio byliśmy tam, więc teraz nam zostanie już ostatnia kraina, ostatni świat przed kolejnym lotem u baloniarza. Więc dobra, nie będę już wam przedłużał i lecimy. No i co, ogólnie mam nadzieję, że Spyro wyjdzie jeszcze dzisiaj, czyli na dzień 26 grudnia, tak? No i co? No i tak samo, oczywiście dwa odcinki w tygodniu, trochę w styczniu chcę zmienić ogólnie panujące zasady. Zobaczymy, czy to się przyjmie, czy nie. Jeszcze mamy grudzień, więc te dwa odcinki wyjdą bez problemu. A my co? A my lecimy do tej naszej ostatniej krainy, nie? O Jezus, tu zawsze walnę się w łeb. No i tu już jest ostatnia. No dobra, już żebym spadł. No, a my lecimy. Teraz jeszcze tego pokonajmy i tu tego od... A on nam chyba nie przeszkadza w sumie. A my idziemy do skała silno dmucha? Tak. Kraina skała silno dmucha. Zobaczymy co tu nas czeka. No i jak to standardowo bywa moi drodzy podczas lotu, namawiam was do zostawienia oczywiście łapki w górę, dawajcie suby. I co? I zapraszam was także na fanpage'a, tak? Fanpage rośnie bardzo szybko, mamy już dużo osób, więc czemu ty masz się tam nie pojawić? Oczywiście wszystko będzie w opisie. A my zobaczmy, co nas czeka w tej krainie. Już widzę skrzynki na początek. Świat jest... Świat jest znowu dość spory. Ile tego tym razem jest? O! Tylko 400 i jednego smoczka. Czyli dość nieoczekiwany zwrot akcji, jak dla mnie. My tutaj sobie oczywiście zbierzemy nasze szafiry. O! Dobra. Czarnoksiężniku z krainy Oz, proszę mi tu spadać i się więcej nie pojawiać. Ale mi się wydaje, albo jakoś tak grafika w tej grze się poprawiła. Nie wiem, wy też odczuwacie takie wrażenie? Ja muszę jeszcze patrzeć oczywiście po bokach, bo to już... Tak naprawdę jesteśmy w połowie gry. Przynajmniej w połowie pierwszej części gry. Więc już mi się wydaje, że tu nie będzie tak łatwo ze znajdowaniem wszystkich diamentów itp. O, tutaj ładnie wyskoczyło. Tu musimy oczywiście wziąć i szybko załatwić. No i powiem wam, że tu wcale to nie może być takie proste. Zobaczymy, co nas jeszcze tu będzie czekać. Ale na razie no wszystko mamy na wierzchu. Więc... Dobra, tu naszych dwóch postrzelajcie sobie. A ja was teraz załatwię. Boże, aż tam też. Ciekawe, czy tu będzie jakiś minibosik, bo z tego co pamiętam, jeszcze w tej krainie nie mieliśmy z nikim takim do czynienia. Więc może tutaj nas w końcu coś czeka. Oczywiście odcinek trwa standardowo, jedna mapka. Myślę, że już się przyzwyczailiście do tego. Więc nawet te moje takie gadanie jest już niepotrzebne, jeżeli chodzi o Spyro. Ale tu lata coś wielkiego. I kurde, nie wiem, czy tam by czegoś nie było, tak szczerze. Ale to zobaczymy na sam koniec. No, na sam koniec podejdziemy. Jeżeli oczywiście czegoś zabraknie, nie? O, a tu mamy naszego... wietrzyka. To jest ten pewnie bosik, o którym tyle tego mówiłem przed chwilą. Że tu w końcu na kogoś takiego trafimy. Ale gdzie ja mam się tu dostać? No ja tam dalej nie mogę przeskoczyć, a tu... Nie ma szafirów, prawda? Gdzie nam pokazujesz? A tu jest przejście, patrzcie, nie zauważyłem. O, bo to są te drzwi, które na początku były zamknięte, dopóki nie zaatakowaliśmy tego tutaj. Dobra, wiecie co, ja trochę przyciszę, bo ja czuję, że ja krzyczę do was. O, teraz jest o wiele lepiej. Zobaczymy, co tu nas czeka. Dobra, powolutku zbieramy. Na razie mi się wydaje, że nie było jakichś takich... ukrytych motywów z tym wszystkim. No i tak tu musimy wskoczyć.
tutaj oczywiście tego osłabić. No i tu jest kolejna platforma. Kurde, powiem wam, że fajnie pomyśleli w tej... Nie pamiętam, czy tak było w oryginale, bo w sumie w pierwszą część Spyro nie grałem. Ale fajny jest motyw z tymi właśnie tutaj z tymi czarownikami, że oni po prostu poruszają tymi platformami i tak dalej, nie? Nawet fajnie jest to wykorzystane. My zaraz tego jeszcze smoczka uratujemy. Dobra, jak się nazywasz? Altair. Altairze, co nam powiesz? Spyro, dziękuję, że mnie uwolniłeś. Nie masz pojęcia, ile czasu spędziłem uwięziony w krysztale. Ja w sumie też nie. Czekaj, kim ty jesteś? Już mnie nie ma. Czyli na początku pamiętał nasze imię, teraz zapomniał. No możliwe, że wieki spędził w tym krysztale. Nie wiem mniej więcej, ile oni tam siedzą już, nie? Dobra, my musimy tu wskoczyć. Oczywiście tego się pozbyć. Jakieś motywy na dole z szafirami. Nic tu nie widzę. Tam już też raczej wszystko zebraliśmy. Więc na razie idziemy główną ścieżką. Możliwe, że wszystko będzie na wierzchu. Chociaż to tak trochę dziwne, że w Spyro nie ma ukrytego motywu o jakichś szafirach. Tak trochę to nie pasuje, nie? A tu widzę, że możemy chyba wrócić. Na dole? Nie, na dole też nic nie ma. No dla mnie to jest zbyt oczywiste, żeby tu nic nie było, dlatego tak sprawdzam. Wiecie, o co chodzi, nie? Jak już mamy cel, że każdą mapkę robimy na 100%, to się postarajmy, żeby to było raza porządnie, nie? Zresztą odcinki nie są i tak długie, jeżeli o to chodzi. Więc myślę, że nawet robienie mapki na 100% wam nie przeszkadza. Przynajmniej potem jak wy będziecie grali, to zawsze możecie na czymś wzorować, nie? Jeżeli będziecie mieli z czymś problem. A tam już jest powrót do domu. Wow. Tu musimy przeskoczyć tam, rozumiem. I hop. Tu mamy fajerwerki. Tylko jeden? No i to skąpo. Myślałem, że więcej będzie. Ale w sumie my już mamy prawie wszystkie diamenty zebrane. Okej. Okay. Tu już mamy 337, okej. Okay. Czyli teraz lecimy tutaj. No możliwe, że tu nie będzie jakichś ukrytych motywów. Jeszcze nam zostanie ta walka z bossem, nie? O Boże, to on aż tak nas tutaj łatwi? Dobra, ubiło się. Skurczybyka. Brakuje nam ile dokładnie? No nie umrze wszystko. Dwóch. No i tu jakieś dwa chyba powinny się odstać. O, jest skrzyneczka. Dwa? Dwa. Kurde, jak szybko nam ta mapka poszła. No dobra, moi drodzy, wracamy. Dzisiaj będzie po prostu krótszy odcinek, nie? Dzisiaj też jest jeszcze drugi dzień świąt. Ja jednak niestety już muszę iść do roboty, ale podejrzewam, że większość z was ma jeszcze wolne. Więc... Z tego, że jest jeszcze ten jeden dzień świąt, to fajnie będzie naprawdę spędzić czas z rodzinką. A ja, moi drodzy, co? Zapraszam oczywiście do zostawienia łapki w górę, zostawiajcie suby. Jeszcze się bawimy z naszym styczniowym eventem, brakuje tak naprawdę 10 subów. No i co? No i zapraszam także na fanpage'a. Ja się z wami żegnam. Nara!